Do ojca Pio pewnego razu przyszedł młody człowiek i się spytał, co robić w życiu. On odpowiedział mu, zbaw twoją duszę. To jest najważniejsza rada, wręcz jaką ojciec Pio może nam dać. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Witam Was na kanale Śladami ojca Pio, z tej strony Stanisław Sadowski. Salve Maria. Codziennie podążamy za tym wielkim świętym. Staram się, aby był kolejny odcinek o ojcu Pio, dlatego też sobie zasubskrybuj kanał, abyś jutro mógł też kolejne powiadomienie otrzymać. Kliknij też ten dzwoneczek powiadomień, tam jest dzwoneczek, wtedy wyświetluj się powiadomienie o kolejnym odcinku o ojcu Pio. Druga sprawa, prowadź apostolat. Przejdź ten filmik dalej, zaproś znajomego, bliskiego, aby też obejrzał jeden z filmów, czy ten, czy inny na tym kanale. Wtedy imiona Twoje i Twojego znajomego będą wpisane w intencję najbliższej mszy świętej o łaski za wstawiennictwem ojca Pio. A dzisiaj temat ważny. Zbawienie duszy. Kościół mówi o rzeczach ostatecznych. O, jest najpewniejsza rzecz w naszym życiu. Śmierć. I co jest po śmierci? Sąd jednostkowy. I co dalej? Albo niebo, albo piekło. Dlatego też ojciec Pio tak ganił grzeszników przykładowo. Nie po to, bo miał jakąś fanaberię, a sobie nakrzyczy na kogoś, a sobie na kogoś tam wydrę się. Takie odreagowanie po stresie jakimś tam, nie wiadomo, albo że się zestresował. Nie, on chciał zbawić grzeszników. Chciał ich zbawić, chciał, żeby Pan Bóg ich zbawił. Albo otrzymali łaskę właśnie zbawienia. I co potrzebne jest, de facto nikt nie wypracuje za ciebie tego. Tylko ty możesz zbawić swoją duszę. Tylko ty, i ty jesteś wręcz największym wrogiem siebie samego. Bo od ciebie zależy, od twojej woli, od twojej decyzji w życiu, gdzie pójdziesz. Dzisiaj mam piękną książeczkę ojca Manelliego. Jest to założyciel Zgromadzenia Franciszkanów Niepokalanej, Franciszkanek Niepokalanej. Bardzo słyszałem gorliwy kapłan, bo spotkałem ludzi, którzy go spotkali w swym życiu. I on ma taką historię. Podobne wydarzenie miało miejsce w San Giovanni Rotondo, w klasztorze świętego ojca Pio z Pietrzyny. Podczas gdy ojciec Pio przechodził pomiędzy dwoma rzędami osób tłoczących się wokół niego, pewien młodzieniec cierpiący na chorobę Heinego Medina, nie mogąc przecisnąć się do świętego, krzyknął z daleka: Ojcze, niech mi ojciec da radę, co mam robić? Ojciec Pio odwrócił się w jego stronę, popatrzył na niego i powiedział: Zbaw twoją duszę. Jest piękny komentarz. W istocie zbawienie duszy jest w ręku każdego z nas. Jeśli chcę, będę zbawiony. Jeśli nie chcę, nie będę zbawiony i nikt nie będzie mógł mnie zbawić. To jest niezwykle. Do aktu wiary nie da się zmusić. Można kogoś zmusić nawet do praktyk religijnych. Może to być oportunistą. Byli politycy, nawet w Polsce czasami tej politycy jest to, czy nawet brali ślub kościelny przed wyborami, żeby się pokazać. No to jest przykład. Nie? Mafiozi nawet we Włoszech są ludzie, którzy mają kierowników duchowych wręcz. Takie sytuacje, że jeden z wielkich mafiozów miał kalendarze, modlił się. A to nie jest prawdziwa modlitwa. To nie jest prawdziwa modlitwa. Prawdziwa modlitwa to jest właśnie też wynika, w modlitwie rodzi się pragnienie cnoty, pragnienie cnót moralnych, pragnienie doskonałości, doskonałości moralnej. Co to dla nas jest dane bardzo wielkie zadanie. To my mamy zbawić swoją duszę. Jeśli chcę być zbawiony, muszę używać koniecznych środków, a więc praktykować modlitwę i pokutę, przyjmować sakramenty, wykonywać dobre uczynki. Modlitwa, pokuta, sakramenty, dobre uczynki. Cztery rzeczy. Jeśli nie chcę być zbawiony, zaniedbuję te środki i szukam szerokiej bramy, mówi tutaj ojciec Manelli, tego świata, ze wszystkimi grzechami i zgorszeniami, idąc po przestronnej drodze, która prowadzi do zguby. Tak mówi Pan Jezus w Ewangelii u Mateusza, 7 rozdział, 13 werset.
Jest szeroka droga, która nie prowadzi do zbawienia. Jeśli jednak ktoś myśli, że może sam siebie zbawi, zapewni sam sobie zapewnić zbawienie, trzeba przypomnieć mu jasne nauczanie katechizmu Kościoła. Ci, którzy sądzą, że nie potrzebują zbawienia, są zaślepieni sami w sobie. Przecież ja pamiętam list świętego Jana apostoła mówi, jeśli mówimy, że nie ma w nas grzechu, nie ma w nas prawdy i oszukujemy samych siebie. W istocie widzimy niestety wielu ludzi zaślepionych i zagubionych. Tak jest. Ile ludzi dzisiaj jest zaślepionych? To mówi Matka Boża w Fatimie też. Do ojca Pia, jakie były kolejki. Zaślepionych ludzi, zagubionych, oszukanych. Niedbających o własną duszę i o jej wieczne zbawienie. Aż by się chciało zapytać, ilu jest naprawdę tych, którzy myślą rzeczywiście o zbawieniu duszy? Otwórzmy oczy i pomóżmy także innym otworzyć je. Czas jest krótki, jak przypomina święty Paweł apostoł. Nie możemy więc marnować go, powinniśmy natomiast pośpiesznie i poważnie zająć się zbawieniem duszy własnej oraz dusz naszych bliźnich. Pamiętajmy zawsze o tym, że w życiu nie może być... Ojej. W życiu nie może być napomnienia ważniejszego od tego. Ratować swoją duszę. Dają piękny oto przykład ze świętego Alfonsa Liguoriego, wielkiego doktora Kościoła. Gdy święty Alfons Liguori, 90-letni i schorowany starzec, zbliżał się do śmierci, przyszedł do niego pewien człowiek, prosząc go o udzielenie mu ostatniej rady, swoistego małego testamentu do zachowania w swoim życiu. Święty Alfons skoncentrował się, jego spojrzenie nabrało wyrazu zdecydowania, po czym odpowiedział z wysiłkiem, lecz wyraźnie: zbawienie twojej duszy. To jest ważne. Jak ważne jest zbawienie duszy. Oto rzecz najistotniejsza. Musimy ją zrozumieć, mówi tego się Emanueli, a jeszcze bardziej powinni zrozumieć ją także wszyscy lekarze. Tak jak doskonale rozumiał święty Józef Moskati, każdy inny lekarz bogaty, nie tylko wiedzę medyczną, ale i wiarą. Zbawienie i życie wieczne muszą leżeć w centrum zainteresowania każdego człowieka. Zbawienie i życie wieczne. Nic nie może być dla nas ważniejsze od wiecznego zbawienia. Niech ta prawda napełni nasze dusze i pomoże nam uwolnić nasze życie od tylu głupot niepotrzebnych albo wręcz szkodliwych dla naszego zbawienia. To jest ważne. Trzeba ustawić sobie centrum. Masz nabożeństwo do ojca Pio, kochasz go. Ustaw zbawienie, jeżeli chcesz dać mu prezent taki w niebie, żeby on miał... Cieszył się w niebie tym, że Matka Boża, święci się cieszyli, ustaw w centrum swego życia zbawienie. Na kompasie swego życia po prostu ustaw zbawienie swojej duszy. Pomoże ojciec Pio? Pomoże Matka Boża. A trzeba mieć centrum życia. Myślę, że ojciec Maneli do nas jeszcze wróci. A jakie wy macie sposoby na zbawienie? Zostawcie komentarze. Jeżeli chcecie zostać podopiecznymi ojca Pio, na dole w opisie jest link. Zapraszam teraz błogosławieństwo i zapiję i zdrowaś Mario. Salve Maria. In nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo, così sia. Si lodato Gesù e Maria, oggi stiamo. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.